Tak, nasze spotkanie o kerygmacie rozpoczęliśmy nie od ogólnych i abstrakcyjnych rozważań, tylko od przyglądania się konkretom. Jak mianowicie może dojść, pewnie w nielicznych i ograniczonych przypadkach, ale jednak, jak może dojść do takiego niewłaściwego zrozumienia, nauczania o kerygmacie, które w pierwszej części zauważyliśmy, mogłoby doprowadzić kogoś do mniemania, że chrześcijaninem czyni go akt pobożnościowy, dokonywany zwyczajowo, na przykład na łazie pierwszego stopnia, przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I jak można by dojść do takich wniosków na podstawie materiałów formacyjnych, a nie na podstawie jakichś prywatnych kateches. Teraz część druga. Przyjrzymy się drugiej części naszej kartki. Kto jeszcze nie wyrzucił tej kartki, nie pomiął, nie użył jako łyżeczki do mieszania kawy, to tam w dolnej części jest jeszcze napisane rekolekcje ewangelizacyjne odnowy i jeszcze dopisane oazowe seminarium odnowy w Duchu Świętym, ale o tym chwilkę później. Na razie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Mam ze sobą na górze, piętro wyżej, podręcznik do prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych odnowy. Dla niewtajemniczonych odnowy rozumie się w żargonie ruchu, oczywiście jako odnowy w Duchu Świętym, czyli ruchu charyzmatycznego. Czasami taki język jest niezrozumiały dla niewtajemniczonych. Tak, więc chodzi o rekolekcję ruchu odnowy w Duchu Świętym, ruchu charyzmatycznego. Czasami używa się też skrótu REO. Więc jak ktoś niewtajemniczony usłyszy hasło rekolekcje poreo, to ma znaczyć rekolekcje po tych właśnie rekolekcjach ewangelizacyjnych. Dlaczego ten podręcznik jest bardzo ważny? Mam go wyżej, piętro wyżej, będzie można potem obejrzeć. On jest jakoś miarodajny dla odnowy charyzmatycznej. Jest wydany przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym Wieczernik w Magdalence. Nie w Kielcach, nie, Magdalence. Tak, jest w konsultacji z przewodniczącym zespołu koordynatorów tego ruchu Odnowy Duchu Świętym. I jest używany od bardzo wielu lat, od 10 lat w odnowie, bo był wydany w 1994 roku. Cel też jest zaprezentowany we wstępie, mianowicie zaprezentować jedną z form ewangelizacji, podobnie jak katechezy inicjacyjne drogi neokatechumenalnej, proszę bardzo, czy rekolekcje oazy pierwszego stopnia ruchu Światło-Życie. Ważne, żeby pamiętać o celu, bo czymś innym jest komentowanie jakiejś sesji tematycznej, prawda, w ruchu odnowy, a czymś innym jest komentowanie rekolekcji ewangelizacyjnych analogicznych do kateches neokatechumenalnych czy kateches oazowych, bo tu chodzi oczywiście o katechezy kerygmatyczne, wprowadzenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie. Zresztą jest we wstępie napisane, jak do tego wzywał Paweł VI i Jan Paweł II. Jest odniesienie do wielu tekstów papieskich. Dalej, że ma to być głoszenie podstawowego kerygmatu, czyli nie sesja tematyczna. Podstawowy kerygmat, podstawowego orędzia, które Kościół ma głosić współczesnemu światu i że treści te akcentowane są w wielu tekstach Pawła VI i Jana Pawła II. Zanim zajrzymy sobie do tych swoich karteczek, najpierw chciałem zauważyć, tego nie wypisałem, jak sprawy omawiane przez nas i zauważone w poprzedniej godzinie są bardzo dobrze i pięknie rozwiązane w tym podręczniku odnowy charyzmatycznej. Na przykład, to jest cytat. O tym, kiedy staję się chrześcijaninem, decyduje od strony Boga jego łaska, a więc sakrament chrztu. To jest to, do czego doszliśmy godzinę temu i to w tym podręczniku odnowy charyzmatycznej jest jasno powiedziane. To jest cytat. Kiedy staje się chrześcijaninem, od strony Boga decyduje jego łaska, a więc sakrament chrztu, od strony człowieka wyraża się to w decyzji, czyli to moje stawanie się chrześcijaninem, od strony Boga się stałem, od mojej strony staje się. W decyzji, Panie, chcę iść przez życie Twoimi drogami. Chciałem zauważyć różnicę w głębi, prawda? Deklaracja, przyjmuję Jezusa jako Pana i Zbawiciela i stałem się chrześcijaninem, to się różni mocno od deklaracji, Panie, chcę iść w życiu Twoimi drogami. Bo od razu czujemy, że chodzenie Bożymi drogami
To jest serpentyna, w której nas wynosi na prawo, na lewo i że jest to mozolne i trudne, wspinanie się pod górę. Piękne sformułowanie. Tak to się wyraża z strony człowieka. Dalej, że te rekolekcje ewangelizacyjne do tego mają prowadzić, do takiej decyzji. Panie, chce iść w życiu Twoimi drogami. Drugim celem jest doprowadzenie do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale uwaga, uwaga, tu już bez tych wszystkich obudowań, prawda? Że wtedy stanę się chrześcijaninem, albo że to jest punkt wyzerowania. Nie, po prostu do decyzji. Przyjęcie jako Pana i Zbawiciela i otrzymanie od Niego mocy i darów Ducha Świętego. Drugi, bardzo pozytywny element. Cytat. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to przeżycie i odnowienie przymierza chrztu. Piękne. W tym sensie jest analogiczne do przeżywania i odnawiania na przykład ślubów małżeńskich, które często na rekolekcjach mają miejsce. Rekolekcje parafialne, czy takie wspólnotowe, jakie przeżywaliśmy w Miliczu. Wiele małżeństw odnowiło tam swoje przyrzeczenie małżeńskie. Bardzo piękne. Więc do tego jest podobne przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Że celem jest ukazanie służby jako drogi życia. To jest różnica głębi, prawda? Ukazanie służby jako drogi życia, której człowiek o własnych siłach nie jest w stanie podjąć. Od razu nam się sygnalizuje, co? Kazanie na górze, piękny ideał, którego nikt nie jest w stanie zrealizować, więc będziemy potrzebowali mocy. I bardzo ważny element, który mi się bardzo też spodobał, że w czasie reo, tych rekolekcji, Bóg mówi przez wydarzenia życia. Bardzo ważne. Pewnie przez natchnienia, ale to nie jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym przez wydarzenia życia. I są świetne katechezy o miłości Boga, o zbawieniu w Jezusie, o Duchu Świętym i o Kościele. Wspaniałe. Bardzo mi się podobają. Potem to przyniosę, będzie można tam zajrzeć. Natomiast są też pewne elementy dyskusyjne, bo jako apologeci lubujemy się w tym, co jest dyskusyjne. Oczywiście to, co wspaniałe i dobre, no to głosimy gdzie indziej. Przecież apologetyka nie jest naszym głównym zadaniem życiowym. To, co wspaniałe i dobre w tych konferencjach, to głosiliśmy w parafii świętego, Karola, Boromeusza na Krzykach. Głosiliśmy w parafii na ulicy Bałkańskiej we Wrocławiu. Głosiliśmy, gdzie jeszcze można by teraz wyliczać, właśnie ze wszystkimi innymi, gdzieśmy brali udział w różnych formach głoszenia charyzmatu na sposób charyzmatyczny. Natomiast tu jesteśmy bardziej po to, żeby wynaleźć jakieś słabe punkty, jakieś możliwości dewiacji, czyli odejścia od słusznej drogi. Otóż gdzie taką możliwość dewiacji widzę? Będę się posługiwał teraz cytatami. Aha, mamy nawet te najważniejsze wypisane. No to przyjrzyjmy się. To już to jest na tych naszych kartkach w dolnej połowie. W dynamice rekolekcji dla większości uczestników momentem, w którym naprawdę odkrywają miłość Boga, jest modlitwa o uzdrowienie. Tu już mamy sygnał, że to, tę rolę, którą wydawał się pełnić akt przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela w tych naszych poprzednich rozważaniach, to tu wydaje się pełnić modlitwa o uzdrowienie. To jest cytat, że w dynamice rekolekcji dla większości uczestników tym momentem, w którym naprawdę odkrywają miłość Boga, jest modlitwa o uzdrowienie. Przychodzi wtedy nowe doświadczenie, odkrycie miłości Boga, dlatego oddanie się Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi proponowane jest po modlitwie o uzdrowienie. Czyli ten moment będzie uzdrowienie z czymś takim, jakąś bramą. To jest właśnie ta brama. Dalej. Pierwszym krokiem do uzdrowienia jest uznanie własnej choroby, czyli tego wszystkiego, co mi przeszkadza w mojej drodze do Boga. Chodzi tu nie tyle o grzechy w sensie ścisłym, co o słabości, które są źródłem moich grzechów, ale powstały najczęściej niezależnie ode mnie. To jest dla wielu osób pierwsze wyraźne doświadczenie miłości Boga. Dalej, należy przypominać uczestnikom, że wskazane jest, aby biorący udział w nabożeństwach, modlitwa o uzdrowienie, byli w stanie łaski uświęcającej. Na razie chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, a potem się temu przyjrzymy. Albo nie pomiń sprawy pojednania, bo ona jest bramą wszelkiego uzdrowienia. Dalej, to cytaty, trzeba zasugerować, że dobrze by było, aby uczestnicy biorący udział w nabożeństwach byli w stanie łaski uświęcającej. I wyjaśnia się, o jakie nabożeństwa chodzi. Za około 2 tygodnie odbędzie się modlitwa o uzdrowienie. Jest czas, by pomyśleć o ewentualnej spowiedzi. Albo inny cytat.
Osobista modlitwa i sakrament pokuty to zwyczajność, natomiast modlitwa o uzdrowienie we wspólnocie raczej się nie powtarza. To widzimy analogię do tego, co mówił Jacek, prawda? Nie powtarza się przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a tu raczej się nie powtarza modlitwa o uzdrowienie. To ona jest czymś absolutnie jednorazowym i wyjątkowym. W 5. tygodniu przewidziana jest modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne oraz przyjęcie sakramentu pokuty. Wskazane jest, aby następował ten sakrament pokuty po wcześniejszej modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne. Ważnym wydarzeniem w czasie seminarium jest modlitwa o większe otwarcie się na Ducha Świętego i Jego dary. I wreszcie ostatnie sformułowanie też nam się przyda. W 5. tygodniu dzień 6 jest dniem modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie wewnętrzne, a dzień 7 dniem sakramentu pojednania. I teraz chciałbym, żebyśmy podobnie jak poprzednio przyjrzeli się, nad czym tu można by podyskutować. Otóż tu widzę główny problem, nad którym warto się zastanowić. W dynamice rekolekcji dla większości uczestników momentem, w którym naprawdę odkrywają miłość Boga, jest modlitwa o uzdrowienie. I znowu, modlitwa o uzdrowienie to jest bardzo wieloznaczne pojęcie. Można by po chrześcijańsku bardzo poprawnie rozumieć modlitwę o uzdrowienie na przykład jako udział przez całe życie w coniedzielnej Eucharystii. Ale to nie o to chodzi. Bo widzieliśmy, dlatego te fragmenty były, że modlitwa o uzdrowienie jest rozumiana jako pewien jednorazowy akt, jako jakieś 15 minut albo 40 minut, może godzina 20, które będą miały miejsce w konkretnym dniu, w konkretne popołudnie, w czasie rekolekcji. Można by też rozumieć bardzo poprawnie modlitwę o uzdrowienie jako na przykład codzienne czytanie Pisma Świętego. Na przykład modlitwa liturgią godzin. O, to jest modlitwa o uzdrowienie. Bóg przychodzi w swojej słowie i uzdrawia. Ale to nie w tym sensie się mówi o modlitwie o uzdrowienie. Można by też mówić o modlitwie o uzdrowienie jako udział w sakramencie pokuty. Ale jak widzimy, to o coś innego chodzi. Bo modlitwa o uzdrowienie musi być najpierw, a sakrament pokuty później. Nie. Tu chodzi o konkretny akt. Chodzi o konkretną modlitwę. Przychodzę, a 3 albo 5 osób, albo może grono animatorów będą się modlić przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut o moje uzdrowienie i to jest coś jednorazowego. Tego się raczej nie powtarza. To o to chodzi. I to właśnie jest ten moment, w którym naprawdę uczestnicy odkrywają miłość Boga. To właśnie dlatego oddanie się Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi proponowane jest po modlitwie o uzdrowienie. I teraz zobaczmy. Pierwszym krokiem do tego uzdrowienia jest uznanie własnej choroby. To na razie po chrześcijańsku bardzo możliwe. Obraz, że Jezus jest lekarzem i że nie potrzebują lekarza zdrowie, ale źle się mający, jest przecież ewangeliczny. No ale popatrzmy. Pierwszym krokiem do uzdrowienia jest uznanie własnej choroby, czyli tego wszystkiego, co mi przeszkadza w mojej drodze do Boga. I to mnie zaintrygowało, bo po raz pierwszy w rekolekcjach, ja cały czas studiowałem materiały dla animatorów, metodycznej katechezy. Po raz pierwszy omawia się taki problem, co mi osobiście przeszkadza w mojej drodze do Boga, nie światu, nie kosmosowi, nie historii, mi. I mówi się tak. To, co mi przeszkadza w mojej drodze do Boga, to nie tyle grzechy w sensie ścisłym, które są źródłem moich grzechów, ale, przepraszam, właśnie co słabości, które powstały niezależnie ode mnie. No, to jest bardzo mocna sugestia, która sugeruje człowiekowi, że to, co mi przeszkadza głównie w drodze do Boga, jest ode mnie niezależne. Takie zdanie pewnie mogłoby paść w jakimś innym obudowaniu, ale uważnie to przeczytałem dwukrotnie. Nigdzie wcześniej i nigdzie później nie padła sugestia, że mój grzech jest jakąś główną przeszkodą. Prawdę mówiąc o moim grzechu, zawsze mówi się w takim kontekście, że on nie jest taki ważny. Grzech świata, grzech społeczeństwa, grzech historii, ale nigdzie nie pada stwierdzenie, mój grzech jest tak naprawdę ważny. To jest to, co mnie oddzieliło od Boga. Słowo grzech pada od razu w towarzystwie, w zdaniu, z takim zastrzeżeniem, ale on nie jest najważniejszy. Najważniejsze są te słabości, które powstały niezależnie ode mnie. To ciekawe. Czyli głównym nauczaniem jest, że wina mojego oddzielenia od Boga leży poza mną.
I ten wątek jest bardzo ciekawy, on się praktycznie ciągnie przez całe te rekolekcje. Zobaczmy dalej. Należy przypomnieć uczestnikom, że wskazane jest, aby biorąc udział w nabożeństwach, na pierwszym miejscu modlitwa o uzdrowienie, byli w stanie łaski uświęcającej. Bardzo ciekawe zdanie, ono jest typowe. To nie jest jakiś wyjątek, który znalazłem, typowe. To zauważmy, co z tego wynika. Co to jest stan łaski uświęcającej? Co to w ogóle jest? Bez grzechu ciężkiego dobrze jest na przykład ten stolik. On jest bez grzechu ciężkiego. Czy on jest w stanie... Nie wiem, mam rację, tak? Czy on ma grzech ciężki? Nie ma. A czy on jest w stanie łaski uświęcającej? A, czyli to za mało powiedzieć bez grzechu ciężkiego. Nie, to za mało. Przyjął stan łączności z Chrystusem. To jest sformułowanie pozytywne, a nie tylko, że nie mam grzechu. Stan łączności z Chrystusem, takiej łączności, jaka dla tego stolika jest niedostępna. On nigdy nie będzie w takiej łączności z Chrystusem, ten stolik, jaką łączność Chrystus zamierzył dla nas. To teraz zobaczmy, jaką wizję buduje się w animatorach i w uczestnikach. Stan łączności z Chrystusem, który tak na zdrowy rozum powinien być absolutnym celem. Po to się w ogóle robi rekolekcja. Żeby ludzie albo weszli w, albo odnowili łączność z Chrystusem. To jest w ogóle cel. O to w ogóle chodzi. Jak są w łączności z Chrystusem, to będzie w nich przepływać Duch Święty, który płynie od Chrystusa. Zobaczmy, co musi być, jaka wizja, jaki obraz musi być w głowie człowieka, żeby coś takiego napisał. Należy przypomnieć uczestnikom, że wskazane jest, aby biorąc udział w nabożeństwach modlitwy o uzdrowienie, byli w stanie łaski uświęcającej. To zauważmy, że stan łaski uświęcającej staje się środkiem, a modlitwa o uzdrowienie staje się ważnym, staje się celem. Przypomnijmy, że oni muszą dysponować takim środkiem, bo ten środek im się przyda jako konieczny warunek do czego, do celu. A celem jest modlitwa o uzdrowienie. Zresztą to wrażenie się pogłębia, jak się te materiały czyta. Na przykład jest taka rada. Teraz jest czas na ewentualne rozmowy indywidualne na temat uzdrowienia. To jest rada dla animatorów. Ale taka rada nie pada ani na temat wyznawania grzechów. Nie pada. Nie ma takiej potrzeby, żeby animator rozmawiał z uczestnikiem o wyznawaniu grzechów. Oczywiście nie chodzi o to, żeby animator spowiadał, ale żeby na przykład dał świadectwo o skuteczności spowiedzi. Uszedłem kiedyś do spowiedzi, bardzo mi to pomogło. Albo żeby omówił indywidualnie, że jakieś kategorie grzechów. No są kategorie grzechów osobistych, społecznych, zaniedbań. No nie ma takiej rozmowy. Ani o wyznawaniu grzechów, ani o przyjęciu Jezusa. Też nie ma indywidualnej rozmowy. Nie ma zachęty, żeby spotkał się animator na temat przyjęcia Jezusa. Nie, na temat uzdrowienia. Albo popatrzmy taką uwagę. Nie pomiń sprawy pojednania, po długim fragmencie pojednania z kim? Z bliźnim, z Bogiem i ze sobą samym. Nie pomiń sprawy pojednania, bo ona jest bramą wszelkiego uzdrowienia. No znowu, pojednanie z Bogiem, jak się wydaje, jest celem chrześcijaństwa. Pojednanie. Byliśmy oddzieleni, a teraz jesteśmy pojednani, czyli w jedności. No o to w ogóle chodzi w chrześcijaństwie, prawda? Jesteśmy w jedności, jesteśmy pojednani. A to może chodzić o pojednanie z braćmi? Właśnie dlatego ja to mam w głowie. Był duży fragment o pojednaniu z braćmi, z Bogiem i ze sobą. O pojednaniu potrójnym. I jest przypomnienie, nie zapomnij sprawy pojednania, bo ona jest bramą wszelkiego uzdrowienia. To mamy podobny problem. Pojednanie będzie nam potrzebne jako brama, czyli środek. Do czego? Do celu. Teraz powtórzę to. Gdyby to były rekolekcje tematyczne, rekolekcje na temat modlitwy o uzdrowienie, to bardzo dobrze. Mogą takie być. Ale przypominam, że we wstępie było napisane, nie. To są rekolekcje kerygmatyczne. To jest to orędzie, o którym mówił Paweł VI i Jan Paweł II, że trzeba je głosić na ewangelizacji. I to jest analogia do katechez neokatechumenalnych i katechez oazownych. To nie są tematyczne rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym. To jest kerygmat.
To jest to, co właśnie podobno Jan Paweł II i Paweł VI zaleca. Przejrzałem się też, co ma do powiedzenia ten materiał na temat grzechu. W jakim tam kontekście pojawia się słowo grzech. Po raz pierwszy pojawi się w katechezie drugiej jako przykład miłości Boga odpuszczanie grzechów. To na przykładzie kobiety cudzołożnej z Ewangelii Świętego Jana. Jako przykład miłości Boga. W katechezie czwartej pojawia się takie sformułowanie, że zło dotyka nas jako nasze wady. Tak jest napisane. Kropka. Jako nasze wady nas dotyka. W katechezie szóstej nauka o grzechu koncentruje się na tym, że to nie jest główny problem. Że główny problem to jest to, co jest od nas niezależne. Raz pojawia się nazwa grzech ciężki. Raz. W tych materiałach. W jakim kontekście? Że utrudnia przyjęcie Ducha Świętego w pełni. Tak jest napisane. Utrudnia przyjęcie Ducha Świętego w pełni. Nie, nie. To jest cytat. Utrudnia przyjęcie Ducha Świętego w pełni. To jest w takim kontekście. Co utrudnia przyjęcie Ducha Świętego w pełni? Jest lista. Grzech ciężki. Katechezy, w której by padło wezwanie do nawrócenia z moich grzechów, na przykład do rachunku sumienia, wezwanie, nie ma. Taki temat się nie pojawia. To ciekawe. Pewnie potem będzie okazja przyjrzenia się kerygmatom, które głosił święty Paweł albo święty Piotr. Jest ich w sumie chyba 11 w dziejach apostolskich. I warto teraz zapamiętać, że mamy rekolekcje kerygmatyczne, właśnie, no, ewangelizacyjne, w których nie ma mowy, taki temat się nie pojawia. Nawrócenie z moich grzechów. Owszem, pojawia się słowo nawrócenie, ale jak ono jest wyjaśniane? Nawrócenie to pokorne stwierdzenie, że ty Boga nie ogarniesz intelektem. To na pewno jest część nawrócenia, ale tak jest napisane. Pokorne stwierdzenie, że ty Boga nie ogarniesz intelektem. Inne określenie nawrócenia, zwrócić się ku Jezusowi. No, znowu, to jest na pewno pozytywny element, prawda? Zwrócić się ku, ale oczekiwałoby się też odwrócić się od, bo to jest nawrócić. Odwracam od, zwracam ku. Dalej, droga nawrócenia to uznanie Jezusa jako jedynego, który może mnie z chorób wyzwolić. Chodzi ogólnie o różne właśnie choroby też takie wewnętrzno-duchowe, a są to choroby najczęściej niezależne ode mnie. Czyli znowu ten, no nie ma. Spotkanie z Zacheuszem jest przytoczone jako przykład, że Chrystus jest Zbawicielem, który przychodzi, by uzdrawiać, a główny sens spotkania z Zacheuszem, zadośćuczynienie, prawda? Panie, oto rozdaję. Nie pada w ogóle słowo zadośćuczynienie. O wyznaniu grzechów w nawróceniu nic nie ma. W ogóle nie pojawia się takie pojęcie jak wyznać grzech. I na przykład, jak można by to zrobić? Pada słowo spowiedź, ale widzieliśmy w jakim kontekście. Dobrze pomyśleć o spowiedzi, bo będzie modlitwa o uzdrowienie. Ale opis, no, spotkanie z Jezusem, no nie, wyznanie grzechów. Rachunek sumienia. Odpuszczenie grzechów. Też nie ma. Rola naprawienia zła. Czyli fundamentalne warunki pokuty, prawda? Rachunek sumienia. Co jeszcze? Zadośćuczynienie i odpuszczenie grzechów. Tak, to grzech osobisty, takie też są sformułowania o nawróceniu. No, są też właśnie słowa o spowiedzi. Bardzo mnie to zaciekawiło. Jest taka wzmianka w kontekście negatywnym. Po spowiedzi biorę się w garść i nic. Czyli takie, no, jakby wskazanie na nieskuteczność częstą spowiedzi w życiu uczestników. Albo w kontekście środka. Dobrze zasugerować, że dobrze by. To jest ciekawe zdanie. Trzeba zasugerować, że dobrze by było, aby uczestnicy biorący udział w nabożeństwach byli w stanie łaski uświęcającej, w nawiasie, za około 2 tygodnie odbędzie się modlitwa uzdrowienie. Jest czas, by pomyśleć o ewentualnej spowiedzi. No, tak na głoszenie kerygmatu podstawowego, to ciekawe. Dobrze by było, będzie czas się właśnie przez spowiedź dawać do modlitwy o uzdrowienie. Po raz pierwszy w tym tekście pada nazwa sakrament pokuty w takim kontekście.
Dziś Chrystus uzdrawia przez sakrament pojednania Eucharystię, uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Oczywiście można mówić, że Chrystus uzdrawia przez sakrament pojednania, ale to skutkiem, takim definiowanym skutkiem duchowym sakramentu pojednania jest uzdrowienie z czego? Z grzechu. To jest uzdrowienie sakramentu pojednania. Uzdrawia mnie z choroby, grzechu, a środkiem jest odpuszczenie grzechu. Grzech był, już go nie ma, czyli nie ma choroby grzechu. Jestem uzdrowiony z grzechu. Ten obraz jest na pewno bardzo biblijny. Ale tu jest mowa o czymś innym. To jest pierwsza wzmianka o sakramencie pojednania. Że uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Pada też słowo kapłan. Tak? Po raz pierwszy. Ciekawe też jest, w jakiej roli pada słowo kapłan w takiej wspólnocie, która głosi orędzie kerygmatyczne nawrócenia. Kapłan po raz pierwszy, przypominam, w tych katechezach. Kapłan przejdzie, modląc się przez chwilę nad każdym, będzie znakiem uzdrawiającego Chrystusa. No, kapłan na pewno nie musi być najlepszym katechistą, ani najlepszym śpiewakiem, ale po co kapłan jest we wspólnocie, w której się głosi kerygmatyczne orędzie o zbawieniu? Po co on tam na pewno jest? Przede wszystkim po to, że przez niego jest możliwy sakrament pokuty i przez niego jest możliwa Eucharystia. Przez niego też jest możliwa łączność tego głoszenia słowa z kościołem diecezjalnym i powszechnym. Po raz pierwszy się pojawia w takiej wzmiance, że on przejdzie modląc się i będzie znakiem uzdrawiającego Chrystusa. O co mi chodzi? Nie ma nic złego w tym, że przejdzie modląc się. Chodzi mi o to, że on się pojawia tylko w takiej roli. Nie jest wspomniana inna rola tego człowieka we wspólnocie. Dalej, spowiedź jest wskazana jako comiesięczne lekarstwo na grzech. Takie comiesięczne. Wcześniej pamiętamy sformułowanie, że spowiedź jest czymś zwykłym, a modlitwa o uzdrowienie się nie powtarza. Ona jest tą bramą, tym celem, do którego prowadzi seminarium. O, osobista modlitwa i sakrament pokuty to zwyczajność. Natomiast modlitwa o uzdrowienie we wspólnocie raczej się nie powtarza. No, jakie też odniesie wrażenie taki uczestnik tych seminariów, kiedy będzie słyszał takie ogłoszenia. W piątym tygodniu przewidziana jest modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne oraz przyjęcie sakramentu pokuty. To jakie kerygmatyczne. Znowu nie mówimy o wrażeniu, które odniesie teolog. Tylko ktoś, o kim się zakłada, że to jest raczej dla niego etap wstępny niż... Jakie odniesie wrażenie? Takie będą dwa ważne punkty. Modlitwa o uzdrowienie i sakrament pokuty. Ważne, by sakrament pokuty następował po wcześniejszej modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne. Prawda? To jest zestawienie. Dobrze. I jeszcze jeden element, na który chciałem zwrócić uwagę bardzo mocno. Tak już czujemy problem tutaj, że takie rzeczy, które biblijnie rzecz biorąc i tradycji Kościoła są celem. Żyć w łasce. Żyć w pojednaniu. Święty Paweł, dostąpiliśmy pojednania z Bogiem. Jak dostąpiliśmy do teraz, to teraz mamy pełnię życia. One się stały środkiem do celu. A celem stał się kulminacyjny moment, mianowicie modlitwa o uzdrowienie, która tutaj, jak się wydaje, zajęła rolę tego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela czymś jednorazowym. To jest właśnie to doświadczenie spotkania z miłującym Chrystusem. To właśnie jest ten szczyt i źródło. Szczyt i źródło seminarium odnowy. I jeszcze jedno. Jeśli tak się podkreśla w katechezach, że głównym problemem nie jest moja wina, tylko wina cudza w moich problemach z Bogiem, to jest główna kwestia. Cudza wina. To w ogóle jest ewangeliczne orędzie. Czy czasami apostołowie nie głosili czegoś takiego, to jest cytat, że Bóg chce wam błogosławić w odwracaniu się od waszych grzechów. Ty chce wam błogosławić w odwracaniu się od waszych grzechów, prawda? Idź w pokoju, twoje grzechy zostały odpuszczone. I dla zobrazowania, gdzie tu jest problem, według mnie zupełnie radykalny, który koniecznie trzeba omawiać i poruszać, przyniosłem ze sobą
12 punkcików i podobnie jak poprzednie kartki możemy je sobie wziąć i im się przyjrzeć. 12 punkcików to jest 12 kroków AA. AA to nie jest Asocjacja Automobilistów, tylko Anonimowi Alkoholicy. Anonimowi Apologeci. Tak, myślę, że my też śmiało możemy przyjąć 12 punktów, ale to się zaraz okaże. Anonimowi Alkoholicy. A więc stowarzyszenie powstało, jeśli się nie mylę, w 1939 roku w Stanach Zjednoczonych, które bardzo szybko rozeszło się po całym świecie i w Polsce przy wielu parafiach też istnieją grupy AA. I na co chciałem zwrócić uwagę, że takie stowarzyszenie, które na zewnątrz no, swoim związkiem z chrześcijaństwem specjalnie się nie afiszuje. Dlaczego? Żeby nie odstraszać ludzi, którzy nie uważają się za chrześcijan. Być może wielu alkoholików, w Polsce tak zwykle nie jest, w Polsce zwykle alkoholik utożsamia się, to znaczy, a nie, uważa się za grzesznego katolika, czyli źródło swojej nadziei w Polsce zwykle alkoholik prawie zawsze utożsami z tym, co jest w katolicyzmie, tylko on z tego nie korzysta. To jest zupełnie naturalne w Polsce. On wie, że on grzeszy, że on upadł, ale jeśli pytać, a skąd źródło duchowej mocy, to nie wysłucha. Zwykle oczywiste. Aha, w kościele katolickim, w tej wersji życia duchowego. Ale w Stanach Zjednoczonych tak nie jest. Być może wielu ateistów, albo no, w szczególności protestantów, albo może nawet Żydów, czy buddystów, jako alkoholików, no i dla nich ta propozycja też musi być. To dlatego tutaj nie ma odwoływania się wprost do Jezusa Chrystusa lub Ewangelii. Więc to jest taka lekko zeświadczona wersja pomocy do wychodzenia no właśnie, z czegoś, co świat ma tendencję nazywać chorobą, a tak często mówi, to jest choroba, a nie grzech. To jest choroba, a nie zło. A w klubie anonimowych alkoholików, bo akurat miałem tam kiedyś paru dobrych znajomych, podkreśla się obowiązek skonfrontowania się z winą. Z winą. Owszem, przypomina się też uzależnienia wewnętrzne, a więc, że jest to także choroba, ale prawdę mówiąc, proces leczenia z tej choroby nie polega na ciągłym powtarzaniu, że to jest choroba niezależna ode mnie. Prawdę mówiąc, proces leczenia polega na uświadomieniu winy. Czyli tak, no jak w każdej sprawie życiowej, mamy jakąś dawkę tego, co jest ode mnie niezależne i jakąś dawkę tego, co jest ode mnie zależne. To jest wina innych, to jest wina moja. Chodzi tylko o to, na co zwrócimy uwagę. Prawda? Bo jedno i drugie jest prawdą. Tylko co mnie wyleczy? Otóż jak się wydaje w tym seminarium REO, głównym elementem leczenia jest spoglądanie na winy innych. Jeszcze o tym nie wspomniałem, teraz sobie przypomniałem. Zestawienie takich trzech słów ja, Bóg i przebaczenie pojawia się w tych konferencjach REO i moglibyśmy się spodziewać, że pojawi się, jakie zdanie da się zmontować z takich słów ja, Bóg i przebaczenie. W szkole tak uchwała, ułóż zdanie za pomocą słów ja, Bóg, przebaczenie. Więc ułóżmy zdanie. To znaczy, słusznie, w rekolekcjach REO nie ma wezwania zrób rachunek sumienia i poproś Boga o przebaczenie swoich grzechów, a jest wezwanie przebacz Bogu. Jest. Przebacz Bogu. No. Przebacz Bogu. Nie ma partii materiału, która by mówiła przypatrz się swoim grzechom i proś Boga o przebaczenie. A jest partia materiału, która mówi przypatrz się swoim krzywdom i przebacz Bogu. Ale 12 kroków AA przyniosłem jako pozytywny przykład. Jak ktoś, no, mocno zaświadczone środowisko,
szczególnie poza Polską. No u nas, to takie zwykle jest przy parafii, prawda? I często jeszcze mają kapelana. Ale poza Polską to jest często bardzo świeckie środowisko. Jak na mój gust potrafi mocniej czerpać z Ewangelii niż tego typu rekolekcje uzdrowieńcze. Bo zobaczmy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Przystąpmy słowo alkohol, to słowo grzech, który pewnie może być bardzo różny. Nie wiem, gniew, chciwość, bezbożność, bezmyślność, głupota, brak modlitwy, prawda? To się wydaje bardzo ewangeliczna diagnoza, że człowiek nie jest w stanie realizować tego dobra, które powinien i w tym sensie nie kieruje własnym życiem. Święty Paweł też mówi, tak? Wiem, co jest dobre, ale tego nie robię. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec, tu każdy sobie wpisuje wobec czego, i przestaliśmy kierować własnym życiem. Ufamy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Wiara w możliwość zbawienia, czyli uratowania. Zdrowie akurat u alkoholika chodzi na pewno przede wszystkim o niepicie. No, u niealkoholika pewnie chodzi o coś innego. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy, bo to nie musi być dla katolików ani chrześcijan. Jak pojmuje, tak pojmuje. Niech powierzy. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia. W tym miejscu myślę, że zaczyna się potężna wyższość, nawet takiej zeświadczonej formy, rekolekcyjnej jak 12 kroków AA, no nad tym materiałem, który mam tam w ręku, mam na górze, który może jest i dobry jako sesja tematyczna o uzdrowieniu, ale jako rekolekcje ewangelizacyjne, to mi się wydaje, że jest tam dużo niżej. Nie ma zachęty do rachunku sumienia. A rachunek sumienia jest rachunkiem sumienia mojego. Tu wprawdzie nie jest napisane rachunku sumienia mojego, ale w dzisiejszym kontekście trzeba by to dopowiedzieć wyraźnie, ponieważ jeśli się mówi tak, przemyśl krzywdy, które zadali ci inni. Rodzice, małżonek, dzieci, nauczyciele, przyjaciele. To my robimy rachunek sumienia, ale czyj? Innych. Jeśli mówimy przebacz krzywdy Bogu, to komu my robimy rachunek sumienia? Bogu. Dlatego no to powstawało w 1939 roku i autorzy nie uznali za konieczne wpisać rachunek sumienia sobie, uważać za oczywiste. A dzisiaj trzeba by dopisać, bo to już przestało być oczywiste. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia swojego. Dalej. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Widzimy różnicę, czy zachęcamy na ewangelizacji do człowieka, żeby pomyślał. Masz męża, masz żonę, masz rodziców, masz dzieci, masz współpracowników, masz uczniów, masz nauczycieli i pomyśl o swoich błędach. I co? I wyznaj im to. Wyznaliśmy. Rachunek sumienia i wyznaj to Bogu. Wyznanie grzechów. To się tu pojawia, a w rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy się nie pojawia. Czy to nie jest ciekawe? Staliśmy się gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Dalej zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. I tu jest bardzo ciekawy punkt 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy. I staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Przy jakiejś okazji, kiedyś tam miałem okazję uczestniczyć w takiej 40-minutowej modlitwie, a jakże przed Najświętszym Sakramentem, to była długa lista. No przez 40 minut to lista może być długa. Od matki, która nosiła takie malutkie dzieciątko w łonie i wszystkich, którzy tą matkę otaczali. Potem żłobek, przedszkole, szkoła. To była lista, która na czym polegała? Była lista tych, którzy mnie skrzywdzili. Przebaczam matce, że kiedy byłem w jej łonie, to ona się denerwowała. Przebaczam ojcu, że wtedy na matkę się denerwował. Przebaczam na otoczenie moich rodziców, że niezbyt chętnie przyjęli pojawienie się mojej osoby. Co to jest za lista? To jest lista osób, które mnie skrzywdziły. To trwało 40 minut i nie myślę, żeby to było odosobnione, ponieważ była to lista z gościa niedzielnego. Ta długa modlitwa była tam
programy Filipa na stałe w książce polecam. Znaczy, mamy źródło, proszę bardzo. Teraz chciałbym, żebyście się zastanowili, właśnie z Biblią w ręku. Tu mamy Pismo Święte, Ewangelię Jezusa Chrystusa i teraz się zastanówmy, tak zważmy. No, tego typu, przypominam, na kursie ewangelizacyjnym i kerygmatycznym. Lista osób, które mnie skrzywdziły i 12 kroków A. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy. I jesteśmy gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Co jest bardziej ewangeliczne? Przychodzi Jezus Chrystus, to przychodzi tak w modlitwie i co mówi? Co mu się bardziej podoba? Do czego Jezus zachęcał Jego apostołowie? Czy zachęcali do list osób, które mnie skrzywdziły, czy też do robienia list osób, które ja skrzywdziłem? Co mówi Zacheusz? Panie, oto zrobiłem listę tych paskudników, którzy mnie skrzywdzili. Idę im teraz odebrać. Czy też mówi, jeśli kogoś skrzywdziłem, oddaję mu w 14. Święty Piotr się pyta, czy aż 7 razy mam przebaczyć? I jasno powiedzieć. Dobrze, to zostawiamy na dyskusję. Na dyskusję. Natomiast tutaj ważymy punkty kerygmatu. To tak, może w nawiasie. Kerygmat i katecheza to są troszkę różne rzeczy. Kerygmat to jest to, od czego zaczyna się życie chrześcijańskie. Po to się robi rekolekcje ewangelizacyjne. I chodzi o to, że w rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy nie ma takiego punktu. On nie istnieje. A tu jest. I zachęcam nie do tego, żeby się pytać, czy mamy przebaczać, bo to jest inne pytanie, tylko zachęcam do pytania, co na wstępie spotkania z Jezusem wydaje nam się bardziej ewangeliczne. Czy zrobić taką listę, czy listę tych, którzy mnie skrzywdzili? Czyli jeśli pojawia się, to już przykład drastyczny, trzy słowa, ja, Bóg, przebaczenie, jakie najbardziej ewangeliczne zdanie można z tego ułożyć? Bóg przebacza mi, czy ja przebaczam Bogu? O, to tak brzmi to pytanie. Właśnie. A zdanie ja przebaczam Bogu pojawia się w rekolekcjach, a nie pojawia się propozycja zrób rachunek sumienia i prosi o przebaczenie. Tak, co dalej? Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których to było możliwe. To nie jest ciekawe, propozycja. Pójść i to zrobić, prawda? Zadość uczynić, nie? Oddać, przeprosić, ponaprawiać. No, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy to mogłoby kogoś zranić, bo wiadomo, czasami naprawianie kogoś może, nie, sprawić przykrość, w ogóle przypominanie jakichś dziwnych sytuacji. Dalej, prowadziliśmy na rachunek sumienia, trzeba by dopisać w nawiasie, czyjego? Swojego, tak, w dzisiejszym kontekście kulturowym. Dalej, dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia i przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady. Ponieważ nie jesteśmy alkoholikami w tym gronie, więc to słowo można by zmienić. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staramy się nieść posłanie innym, no nie wiem, grzesznikom, tak? My grzesznicy, innym grzesznikom. Otóż stawiam tezę do dyskusji. To jest teza do dyskusji, że te 12 kroków w sposób o wiele bardziej zgodny z Ewangelią Jezusa Chrystusa oddaje dynamikę nawrócenia niż ta dynamika, którą odkryłem właśnie w tym magdalenkowym podręczniku. Oczywiście magdalenkowy podręcznik nie jest jedyny, jest też wiele innych, ale akurat na nim się skupiłem, ponieważ jest taki obszerny. O taką tezę stawiam. No to myślę, że jest czas, żeby ta teza wyruszyła między rzędy. Zobaczymy, co się z nią stanie.